Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Jezus rzekł do sług: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Dzisiaj widzimy świętą obecność Boga w Kanie Galilejskiej. I jak to dobrze, że była wraz z nimi Maryja. Jak to dobrze, że zobaczyła, że brakuje wina, że młodzi mają problem. Tu przed chwilą mieliśmy wesele. Mamy nadzieję, że oni takiego problemu nie będą mieli, że czegokolwiek im na weselu zabraknie, bo to przecież ten piękny, jedyny dzień w życiu. Człowiek tyle myśli, aby go przygotować jak najlepiej, a potem przykro jest, kiedy coś na weselu nie wychodzi. Więc Maryja nawet o takie drobne, ludzkie sprawy zadbała, widziała i prosi o to Jezusa. My również mamy to piękne miejsce w Polsce na mapie, Jasną Górę. Dzisiaj w psalmie 48, responsoryjnym, śpiewaliśmy na samym początku: wielki jest Pan i godzin wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Miasto Boga, należące do Boga, gdzie Bóg mieszka, i święta góra, która jest radością całej ziemi. Dla nas tym świętym miastem, tą świętą górą jest właśnie Jasna Góra dla nas, dla Polaków. Jan Paweł II w 83 roku, jak był na Jasnej Górze, 600-lecie od 1382 roku Jasnej Góry, cytował Cypriana Kamila Norwida, Próby. Dość stanąć pod progiem, odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem. Święte miasto, gdzie czuć Boga. Mam takie wspomnienie, jak jeszcze jako mały brzdąc jeździliśmy z rodzicami na Jasną Górę. To było wyjątkowe miejsce. Przyglądaliśmy się kolejkom tych ludzi, którzy stoją do spowiedzi świętej. Ludziom, którzy się gnieżdżą w kaplicy tej małej na Jasnej Górze, gdzie się przepychaliśmy, aby pójść na kolanach dookoła ołtarza. Dzisiaj też tłum pielgrzymów pojechał na Jasną Górę. Nie jest problemem, wielką wyprawą dzisiaj wyjechać dobrymi samochodami, które przecież dzisiaj człowiek ma, na Jasną Górę. Kiedyś to było coś. I warto na trasie, kiedy gdzieś jedziemy, albo specjalnie wybrać się raz w roku chociaż na Jasną Górę, do Matki Bożej, aby spotkać się w tym świętym miejscu z nią. Albo też do innych sanktuariów, jeszcze trochę wakacji jest. By te miejsca święte, które Bóg wybrał w Polsce, nie były przez nas omijane, ale byśmy tam czerpali wiarę, byśmy się umacniali. O świętości tego miejsca wiedzieli, na nie też patrzyli ci, którzy nie byli przychylni Polsce.
Generalny gubernator Flank zapisał w swoim dzienniku, gdy już wszystkie światła dla Polski zgasły. Była jeszcze święta w Częstochowie i był kościół. On to widział, że to miejsce było wyjątkowe. Z historii wiemy, że Maryja, tak jak była na weselu w Kanie Galilejskiej, tak była w naszym narodzie. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Śpiewamy też wtedy, kiedy jest uroczystość Matki Bożej w psalmie. Aż 5 razy dzisiaj wyśpiewaliśmy te piękne słowa. Potop szwedzki, 1655 rok, wielki cud. Czy zabory, Jan Paweł II, 1983 roku, w drugiej pielgrzymce do ojczyzny mówił na Jasnej Górze. Kiedy ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo, tu na Jasnej Górze, gdzie mieszkała królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości. Wyrażone w tych słowach, przed Twe ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Czy Konstytucja 3 maja, Maria ukoronowana na Królową Polski, czy cud nad Wisłą, Tyś wielką chlubą naszego narodu, możemy powiedzieć, bo Ty jesteś obecna. Ale zobaczmy, że te wszystkie cuda działy się wtedy, kiedy naród polski zawierzał się Maryi. Miał w sobie tę ufność, aby zrobić krok w wierze, w modlitwie, w pielgrzymce, w tym takim wysiłku, który wkłada się do Boga, w prośbie. Jezus mówi, proście, a będzie wam dane. Jak ktoś jest posłuszny Bogu, ten widzi też działanie Boga w swoim życiu. Nasza wiara nie jest czymś magicznym i byłoby przykro, gdybyśmy tylko ograniczyli się do tego, że jak jest trwoga, to do Boga i tyle. I to Bóg ma rozwiązać moje problemy. Po pierwsze, jesteśmy zaproszeni, tak jak Maryja, do mądrych wyborów i mądrego życia. Zobaczmy dzisiaj w Księdze Przysłów, którą czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Były słowa, kto jest błogosławiony. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Błogosławiony jest ten, który co dzień czuwa u progu mej bramy. Maryja taka była. Każdego dnia szukała Boga, słuchała Go w swoim życiu. Ta łaska, którą otrzymała niepokalanego poczęcia, nie została przez nią zmarnowana, przez mądre życie. I my też jesteśmy przede wszystkim zaproszeni do tego, by szukać Boga w swoim życiu. Przez mądre słuchanie Boga. Ale też jesteśmy zaproszeni do pewnego wysiłku, też do modlitwy. Dzisiaj zobaczmy, że ci słudzy, którzy słyszą słowa od Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, oni dokonują sam jakiegoś cudu w sobie, cudu zaufania Bogu. Bo 6 stągwi, które mają, każda około 135 litrów, to jest w sumie 810 litrów do napełnienia. Nie ma kranu, nie ma łazienki. Więc pomyślmy sobie, wesele, słudzy mają obsługiwać stoły, żeby goście się bawili, a raptem Jezus wymyśla i mówi, napełnijcie stągwie wodą. Nie trzeba było tej wody. I oni zostawiają wszystko, aby napełnić 810 litrów. Ile to dzbanków wody trzeba byłoby przelać? I wtedy, kiedy napełnili już te stągwie, nie wiemy ile to trwało, Jezus mówi, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu wodę. Tam nie było otwarcia nieba, jakiegoś światła, czegoś wielkiego. Jezus mówi, teraz to zanieście staroście. Wiedzieli, że tam jest woda, ale Jezus chce dokonać tego cudu. I są dalej posłuszni. Idą i niosą do starosty. Wtedy dopiero się wydało, że to już nie jest woda, ale objawiło się, że to jest wino. Cud w Kanie. Zobaczmy, ile etapów było do tego cudu. Niedawno byłem u jednej rodziny, która prosi o ważną sprawę dla siebie. Modlą się długo i modliliśmy się razem na różańcu. Przyszli sąsiedzi na tę modlitwę. To jest to, co człowiek może zrobić, to napełnianie stągwi wodą. Ta prośba, ta modlitwa i to zaufanie, że
taka zwykła, prosta modlitwa, te 810 litrów, które wlewam, ile trzeba czasu, aby nalać, ta modlitwa, aby różaniec odmówić, ona naprawdę przynosi owoce. Nawet kiedy nie ma nieba otwartego i światła, które zstępuje, Bóg jest w tym obecny. Mieszkałem za granicą, pamiętam jak w niektórych krajach, czy szczególnie pamiętam Sardynię, gdzie byłem w domu jednego księdza, mieli takie miejsce modlitwy, gdzie wieczorami przychodzili sąsiedzi, czy raz w tygodniu, czasami częściej, umawiali się na różaniec. Odmawiali różaniec i się żegnali. Mówili, jakie intencje mają. I tak w jednej wiosce, w drugiej, ci, którzy byli dookoła siebie. Tradycja modlitwy różańcowej. Może już nie z sąsiadami, ale w rodzinie, całą rodziną. Kiedy ostatni raz u ciebie w domu taka modlitwa różańcowa była? Ile różańca jest w naszym życiu? To pytanie warto sobie zadać dzisiaj. Nie tylko wtedy, kiedy jest problem czy bieda, przychodzimy do Boga i wołamy o to, aby rozwiązał nasz problem. Ale Bóg wzywa nas do tego, jak słyszymy dzisiaj w czytaniach, byśmy jak Maryja dzień za dniem szukali łaski Bożej. Błogosławiony człowiek, który czuwa u progu mej bramy, dzień za dniem nasłuchuje Słowa Bożego. Ale jest błogosławiony też ten, który ufa Bogu. Jeżeli Maryja daje nam różaniec w Fatimie, w innych miejscach, jak się objawiała to z różańcem i ona się modli na różańcu, tak pokazywała się tym, którym się objawiała. I zaprasza nas do tego. Niech naszym zaufaniem, tym napełnieniem tych stągwi wodą, te 810 litrów, to właśnie będzie to, co możemy zrobić. To odnowienie modlitwy różańcowej w naszym życiu. Zobaczymy, że Bóg będzie obecny, tak jak był obecny w Kanie Galilejskiej. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami.